Szkoła Lwowsko-Warszawska, która powstała pod koniec XIX wieku, założona przez Kazimierza Twardowskiego, profesora filozofii we Lwowie, właściwie była jedyną taką szkołą filozoficzną polską na miarę światową. Twardowski miał to do siebie, że on nie narzucał problematyki. Uważał, że filozof raczej powinien zajmować się konkretnymi problemami. Uważał, że filozofia może być nauką. Prace filozoficzne powinny być jasne, uzasadnione i że to jest możliwe. Co było charakterystyczne? Wielość zainteresowań. Dla mnie było właśnie czymś zdumiewającym, jak pisałem swoją książkę, że przecież ważne rzeczy tam robili i etycy, i historycy filozofii, i ci, którzy zajmowali ontologią, i teorią poznania, i estetyką nawet, a nie tylko logiką i metodologią nauk, czy semantyką. Po I wojnie światowej ta szkoła ze lwowskiej stała się lwowsko-warszawską. Przy czym tak się złożyło, że w Warszawie powstała jedna z największych i najważniejszych szkół logicznych. Z jednej strony to było dziecko szkoły lwowskiej, filozoficznej. Drugim rodzicem, jeśli tak można powiedzieć, to byli matematycy warszawscy, którzy uważali logikę za bardzo ważny i integralny dział matematyki. To, co ja bym powiedział dla tej szkoły było naprawdę ważne, to, że ona zniwelowała dystans pomiędzy filozofią światową a filozofią polską. Oczywiście trzeba powiedzieć, w tych działach, czy w tym stylu myślenia analitycznym właśnie, do którego się przyłączyła. Pisząc tę książkę uważałem, że spełniam pewien obowiązek wobec rodzinnej tradycji filozoficznej. Ale to nie jest tak, że to wprowadzenie, bo nie tylko oczywiście przeze mnie, bo sam bym tego nie dał rady, ale przez wiele osób, szkoły lwowsko-warszawskiej, jak to powiedziano, do dyskursu światowego, czy też międzynarodowego, że to prawda, ale to nie jest nic dane raz na zawsze. Ja się nie tylko zajmuję szkołą lwowsko-warszawską i nie poczuwam się do tego, abym był wyłącznie historykiem filozofii. Mam też zainteresowania systematyczne. Moim najważniejszym dziełem, jeśli tak można powiedzieć, jak dotychczas, jest taka książka, się nazywa Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm. Na sam koniec może pokażę taki żarcik filozoficzny. To się nazywa Wykłady z analitycznej filozofii Balangi. Pan profesor Jan Woleński dokonał rzeczy niewiarygodnej wprost, tak? Znaczy uprawomocnił obecność Polaków w dyskursie filozoficznym światowym w taki sposób, że dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, że powiedzieliśmy rzeczy ważne, czy mówiliśmy rzeczy ważne i mówimy wciąż rzeczy ważne, a jednocześnie to są rzeczy, które włączają się w całą plejadę problemów, zagadnień poruszanych przez filozofów w ostatnich, powiedzmy, 100-120 latach. Jest nieprawdopodobnym erudytą. On naprawdę przeczytał kilka tysięcy książek i pamięta, co w nich jest. I to są książki z najrozmaitszych dziedzin, ponieważ Jan Woleński nie ma żadnej specjalizacji. On się zna prawie na wszystkim. Zna się na filozofii prawa, ale także na operze. Zna się na filozofii języka albo na filozofii matematyki, ale także na piłce nożnej. I to nie byle jak. Pamięta wyniki meczów sprzed dziesiątek lat i wykonawstwo poszczególnych arii operowych. Z zagranicą jest odbierany po prostu jako największy fachowiec w tym zakresie i jako postać kształtująca obraz dzisiejszej polskiej filozofii analitycznej. Znajduje czas na zaangażowanie w sprawy środowiska i w sprawy publiczne. Zajmuje przy tym bardzo często niezwykle wyraziste stanowisko, które pewnie przyjaciół mu nie przysparza, ale budzi powszechny szacunek i uznanie. W jednej z najnowszych encyklopedii filozoficznych osobne hasła mają tylko trzej Polacy: Kopernik, Tarski i właśnie profesor Woleński.
Jeśli się jednak zgodzimy, że pierwszy był raczej astronomem, a drugi przede wszystkim logikiem matematycznym, to jako filozof na placu boju pozostaje trzeci, profesor Waleński.